tvpodkarpacie.pl. Ważą się losy sanockiej drużyny unihokejowej Unihoc Team Sanok. Na chwilę obecną najlepsza drużyna zaplecza ekstraklasy po rundzie zasadniczej sezonu 2011-2012 nie może przystąpić do rozgrywek z powodu braku środków finansowych. Termin zgłoszeniowy upływa 20 sierpnia, a do szczęścia potrzeba tak niewiele, bowiem całkowity koszt gry w pierwszej lidze w następnym sezonie to 15 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że to nie są duże pieniądze, a nasze szanse na awans ekstraklasy są dosyć wysokie. Na razie jest sytuacja ciężka, nie wiemy na czym stoimy, a bardzo chcemy grać w tych rozgrywkach, bo wiemy, że mamy dużo do zaoferowania polskiemu unihokejowi jako nasze miasto. O ubiegłorocznych rozgrywkach sanoczanie chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Unihoc Team Sanok nie otrzymał bowiem licencji na grę w finałowym turnieju o Ekstraklasę. Zawiedzeni, że zostaliśmy tak potraktowani. No, myślę, że póki co puścimy w to w niepamięć, postaramy się udowodnić, że nam się uda przystąpić do rozgrywek, że po raz kolejny wywalczymy awans już w pierwszym sezonie do Ekstraklasy. Zadanie wydaje się być trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Tym bardziej, że Gród Grzegorza dysponuje doświadczonymi zawodnikami oraz bardzo utalentowaną i perspektywiczną młodzieżą. Gimnazja, szkoły podstawowe, szkoły średnie zdobywają ogromne laury w Mistrzostwach Polski w swoich kategoriach już od kilku lat i szkoda byłoby to zaprzepaścić. My jako seniorzy też gramy na odpowiednio wysokim poziomie, prawda? Nie robimy tu nikomu wstydu i chcemy to pokazać, chcemy nasze miasto jakby rozsławiać w tej dyscyplinie sportu, bo wiem, że jest duży na to potencjał i są duże szanse, żeby ten sukces osiągnąć. Pieniądze są również niezbędne do realizacji pomysłu, który bez wątpienia przyczyni się w niedalekiej przyszłości do wsparcia drużyny seniorskiej. Chcielibyśmy też założyć szkółkę, którą podczepilibyśmy jakby pod nasz zespół, żeby ci młodzi zawodnicy mieli szansę wystąpić potem w wyższej klasie rozgrywkowej, w seniorach. A więc apel do wszystkich tych, którzy są w stanie pomóc sanockim unihokeistom w realizacji marzeń i przystąpieniu do rozgrywek pierwszej ligi, wydaje się być oczywisty. Potrzebne jest natychmiastowe wsparcie finansowe. A jeżeli wsparcie ktoś okaże, Sanok już niedługo będzie mógł poszczycić się drużyną pierwszoligową. Na pewno będziemy chodzić, szukać sponsorów, proponować współpracę. Myślę, że uda się to nam w takim samym, bądź nawet z lepszym skutkiem niż wtedy, co udało się pierwszy raz przystąpić do rozgrywek. Liga Sanokowi się należy i będziemy dążyć do tego, aby to właśnie uskutecznić i żeby przystąpić do rozgrywek. tvpodkarpacie.pl